10 państw z największą liczbą imigrantów. Hiszpania państwo w zachodniej części Europy Południowej, położone głównie na Półwyspie Iberyjskim, obejmujące także Baleary, na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, mniejsze wysepki oraz tereny w północnej Afryce. Największy napływ imigrantów przypadł na lata 2004-2009. Najwięcej imigrantów przybyło z Maroka, Rumunii, Ekwadoru, Kolumbii i Wielkiej Brytanii. W 2011 roku trzeba było zaostrzyć przepisy imigracyjne, bo sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Mimo to dziś jest tam blisko 6 milionów imigrantów, z tego w większości tania siła robocza. 6 milionów, dla porównania w Polsce jest 370 tysięcy imigrantów. Olbrzymia różnica. Australia państwo demokratyczne położone na półkuli południowej obejmujących kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra i największym miastem jest Sydney. Jest to dość oczywiste, gdyż Australia, jak i kilka innych państw, o których wspomnę, to państwo właśnie imigrantów. Wielu ludzi dociera tam szukać lepszych pieniędzy. Najwięcej imigrantów w Australii to Brytyjczycy, Chińczycy, Hindusi obywatele Nowej Zelandii, łącznie blisko 7 milionów imigrantów. Francja, państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu, do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Baskijskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj sześciokąt. Pochodzi to od kształtu Francji metropolitarnej. Francja stała się jednym z europejskich krajów zalanych przez migrantów z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. We Francji jest 7, ,7 milionów 700 tysięcy migrantów, z tego najwięcej z Algierii i Maroka, czyli z północnej Afryki, czyli regionu, dla którego bramy Europy są w Marsylii, czyli właśnie w Francji. Ponadto mieszka tam wielu Portugalczyków. Kanada, państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie na północy z Danią. A na wschodzie z Francją. Drugie państwo świata pod względem powierzchni, zaraz po Rosji, raz 36. pod względem ludności 7 milionów 800 tysięcy, tyle wynosi liczba imigrantów w Kanadzie. Najwięcej imigrantów przybywa z Wielkiej Brytanii, Chin, Filipin i Indii. Zjednoczone Emiraty Arabskie, państwo arabskie na Bliskim Wschodzie położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z krajów o największym stopniu liczby migrantów do liczby społeczności lokalnej. Współczynnik ten wynosi 88,4%. Łącznie takich imigrantów jest też 8 milionów i najwięcej z Indii, Bangladeszu, Pakistanu, Egiptu i Filipin. Wielka Brytania, unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii zlicza się Anglia, Walia i Szkocja położone na... Wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w południowej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem, czyli z Irlandią. Poza nią Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, Kanał Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie. Polityka migracyjna wywołuje wśród Brytyjczyków pory i konflikty. Jednak z historycznego punktu widzenia na Wyspę migrują mieszkańcy krajów, które w przeszłości stanowiły część Imperium Brytyjskiego. Mimo to aktualnie najwięcej imigrantów pochodzi z Indii, Polski, Irlandii i Pakistanu. Łącznie 8,5 miliona osób. Arabia Saudyjska Państwo położone w zachodniej Azji na półwyspie arabskim. Graniczy z Irakiem, Jordanią, Kuwaitem, Omanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem. Stolica znajduje się w Riyadzie. Arabia Saudyjska jest jednym z państw założycielskich Ligi Państw Arabskich. Jest to dowód na to, że są miejsca na Bliskim Wschodzie, do których można wyjechać, więc ci wszyscy niby biedni uchodźcy wcale nie muszą pchać się do Europy, bo równie dobrze mogą osiąść w Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo w Arabii Saudyjskiej, czyli w swojej Kulturze. Jest tam ponad 10 milionów imigrantów, i głównie są to właśnie Arabowie. Ci tacy normalni, którzy nie szukają pomocy w Europie, tylko siedzą w swojej kulturze, w swoich państwach. Rosja. Państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny do Rosji jadą mieszkańcy byłych republik radzieckich. W większości są to migranci zarobkowi, którzy chcą zarobić na życie i wysyłają zarobione w Rosji pieniądze do swoich krajów. Czyli Rosjanie mają podobny problem jak my, Polacy. Łącznie jest tam blisko 12 milionów imigrantów i z tego najwięcej z Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii i Tadżykistanu. Niemcy, państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie składa się z 16 krajów związkowych, 12 milionów imigrantów i 50 ton ładunków wybuchowych. Niemcy zajęły tym samym pierwsze miejsce pod względem liczby wniosków i jak zauważają eksperci wzrost napędzali Syryjczycy, Irakijczycy i Afgańczycy. Mimo to nadal najliczniejszą grupą imigrantów w Niemczech pozostają Polacy, a dopiero dalej są Turcy, Rosjanie, Kazachowie, Rumuńcy i Czesi. Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej, graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu. Jak dla mnie to jest tam jakieś ponad 30 milionów imigrantów, bo to jest naród imigrantów. Mieszanka kulturowa i rodowity Amerykanin to jest Indianin. Ale dobra. Mają być oficjalne statystyki, a według oficjalnych statystyk jest tam blisko 47 milionów imigrantów. W USA najwięcej imigrantów jest z Meksyku, Indii, Chin, Puerto Rico, Wietnamu, Filipin, Salwadoru, Korei Południowej, Kuby i Kanady. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, dajcie tam łapkę w górę czy subskrypcję, jak uważacie, zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie poruszam dziś bądź poruszałem wczoraj, zależy jak wyjdzie ten odcinek, temat Lwowa, komu Lwów się należy i jakie byłoby najrozsądniejsze rozwiązanie. Tej kwestii. Ponadto, no, kiedyś na kanale nie zmyślam bodajże, był taki film dotyczący właśnie pochodzenia Amerykanów. Skąd się wzięli ci Amerykanie, który znamy dziś? Nie, ci Indianie, tylko ci sztuczni, tak? Czyli potomkami jakich narodów są? I taki odcisk przygotuję w najbliższym czasie, bo to jest całkiem niezły pomysł. Ponadto to, to zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również poruszam wielokrotnie temat imigrantów. Poza tym mam dla was takie małe ogłoszenie. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że przygotuję petycję dotyczącą Polsatu, a mianowicie tego, że no Polsat wszystko blokuje, tak? Mistrzostwa świata, przepraszam, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Ligę Mistrzów i takie tam bzdury. Przygotuję tę petycję, zacząłem ją robić i ona lada mamy się tutaj pojawi i zrobię taki oddzielny króciutki odcinek, w którym opowiem, jak podpisać taką petycję i o co w niej chodzi. W jednym z ostatnich, z ostatnich odcinków jakiś czas temu pojawił się odcinek dotyczący grzechów głównych Polsatu i te grzechy to nie jest, są jakieś tam kwestie ideologiczne, ale właśnie kwestie finansowe i naciąganie ludzi tak? na jakieś tam drobne rzeczy yy, za duże pieniądze. I właśnie to mnie trochę irytuje, stąd właśnie pojawi się taka petycja. Ponadto chciałbym Was zapytać, o czym chcielibyście właśnie oglądać te odcinki tak naprawdę wprost, bo pomysły powoli się kończą i czasami powielam te pomysły, a naprawdę bardzo mogą pomóc Wasze komentarze zarówno na kanale Inwigilator, jak i na kanale Światowa Dyszka. Bo nie wiem, czy zauważyliście na przykład na Inwigilatorze, od, jak, raz na jakiś czas, przynajmniej wrzucam odcinki ze światowej historii, które są warte obejrzenia, ponieważ YouTube mnie totalnie zablokowało na światowej historii. Historii nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać, tylko mnie spławiają tymi swoimi ulubionymi formułkami, czego bardzo nie lubię. Ponadto dajcie znać, czy chcielibyście trochę bardziej mądre odcinki, a nie tylko, nie wiem, 10 państw, dziesięć czegoś tam, dziesięć zwierzątek i tak dalej. Chociaż zauważyłem, że te mądre odcinki niestety się nie oglądają. Dobra, cześć.